Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj wyjątkowy odcinek pytań i odpowiedzi. Jestem właśnie na obozie z dziewczętami w Szczytnej. Opublikujemy ten materiał pewnie już, gdy się ten obóz zakończy, ale w tej chwili jestem tutaj z opiekunkami, które chciały wziąć udział w pytaniach i odpowiedziach i będą nam zadawały pytania. A więc zapraszam. Poproszę o pierwsze pytanie spod posta. Pierwsze pytanie brzmi, czy będzie może jakaś seria wprowadzająca w duchowość Jana od Krzyża i Teresy Wielkiej? Myślę, że byłoby to bardzo ciekawe. Też tak myślę i myślę, że będzie. Teraz w sumie to pewna nowość na naszym kanale, mianowicie pytania z anonimowej grupy facebookowej. Poproszę o pierwsze pytanie z grupy facebookowej. Proszę o pomysł na krytykę nowej mszy, by nie ranić innych. Moja dziewczyna twierdzi, że jestem zbyt autorytarny w kwestii podejścia, co jest właściwe na mszy, a co nie. Jako jedyny jestem, w cudzysłowie, dziwny w rodzinie, bo chodzę na msze trydenckie i nie podobają mi się msze dla dzieci. Są to wieczne kłótnie nie do wytrzymania. Proszę o jakieś porady. Jeśli ma to być bezinwazyjne, to wtedy skupiłbym się na tych pozytywnych elementach, czyli na wykazywaniu tego, co jest lepsze w starej mszy, a nie na tym, co jest gorsze w nowej. No, nie da się tego całkiem uniknąć, ale jeśli chcemy zacząć tak na spokojnie, to zacząłbym właśnie w ten sposób. Może poproszę o kolejne pytanie spod posta. Proszę rozważyć opowiedzenie o domowym kościele. Czy sakramenty święte różniące się od modernistycznych należałoby uzupełnić, powtórzyć, gdy ma się już wiedzę, jak powinny one wyglądać? Problematyczne może to być w praktyce, jak chrzest, małżeństwo, pogrzeb. Z pogrzebem faktycznie mógłby być pewien problem. Jeśli chodzi o domowy kościół, to być może kiedyś będzie materiał, ale już obiecuję go od dawna. Na razie nic raczej nie powstaje w tej materii. Jeśli chodzi o sakramenty, wtedy, jeśli byłoby podejrzenie ich nieważności, to wtedy należałoby je powtarzać. To się w pewnych wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć. W przypadku w Niemczech, na przykład w przypadku bierzmowania, gdzie może się zdarzyć, że faktycznie jest to już tak bardzo wymyślone, tak bardzo dziwne, biskup zaimprowizuje coś. Znam takie przypadki w przypadku święceń kapłańskich, gdzie faktycznie biskup zaimprowizował modlitwę nad kapłanem i powiedział modlitwę. To jest prawie, że dosłownie, no parafraza, ale jednak cytat. Wysyłam was, bądź świadkiem, jak Martin Luther King i Gandhi i wymienia jakichś tam różnych niekatolickich bohaterów. W takiej sytuacji bez wątpienia są to święcenia nieważne, które należałoby powtórzyć. Natomiast samo w sobie tak po prostu tak powtarzać nie ma sensu. Nawet jest to świętokradztwo, gdy powtarza się sakrament bez wystarczającego powodu. Więc poproszę o kolejne pytanie. Teraz było z grupy facebookowej, czyli teraz poproszę spod, tak? Co było ostatnie? Nie, teraz facebookowe. Teraz facebookowa, to proszę facebookowe. Pytanie do was, mądrzy ludzie. Czy warto iść na studia? Czy kobieta, która chce być żoną i matką, może iść wcześniej na studia? Proszę o rady w komentarzach. Rady w komentarzach. Pewnie już bardzo mądre rady w komentarzach były, jak się domyślam. Swoją drogą może jedno słowo a propos takich grup. Ja w ogóle odradzam uczestnictwo w takich grupach. Wydaje mi się, że nic szczególnie mądrego tam się człowiek nie dowie. Dużo mądrzejszych rzeczy się człowiek dowie oczywiście u nas na pytaniach i odpowiedziach. To się wytnie. Natomiast abstrahując od tego źródła tych pytań, czy warto iść na studia? Myślę, że zasadniczo warto, chociaż też absurdalnym jest taka presja, że każdy musi pójść na studia. To jest faktycznie raczej patologiczne. Tak staramy się nie hałasować w tle.
Jest to dosyć patologiczne i faktycznie tutaj nawet na tle zachodniej Europy wypadamy dosyć dziwnie, to znaczy tam jest mnóstwo takich osób, które w ogóle najpierw zacznijmy od tego, niekoniecznie idą do liceum ogólnokształcącego, tylko zdobywają od razu wykształcenie zawodowe i zostają właśnie mechanikami, budowlańcami itd., itd. Zasadniczo to jest dobre, żeby była też znacząca grupa osób w społeczeństwie, która kształci się od razu zawodowo w kontekście jakichś praktycznych zajęć i to dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. A więc głupim jest wywieranie przez społeczeństwo presji na wszystkich, że koniecznie muszą studiować, bo jak człowiek nie będzie studiował, to jest w jakiś sposób niepełnowartościowy. To jest szalone i zasadniczo samobójcze dla społeczeństwa. Natomiast nie ma też żadnych przeciwwskazań, żeby żona i matka studiowała, a więc zostawiłbym to takiej osobistej decyzji. Natomiast na pewno jest faktycznie niebezpiecznym dla społeczeństwa trendem, aby odwlekać za mąż pójście jak najdalej. To znaczy im wcześniej, tym lepiej, to może lekka przesada, ale jednak tendencja taka, że no nie wcześniej niż po 30, to nie jest dobra tendencja dla społeczeństwa. A więc poproszę o kolejne pytanie. Czy mógłby ksiądz coś powiedzieć o ciszy i pustyni? O byciu w tym surowni, o odosobnionym miejscu, w które zostawali wysyłani prorocy i sam Jezus. Myślę, że o ciszy i pustyni to najlepiej nic nie mówić, bo to właśnie chodzi o ciszę. Jest taka broszura o ciszy dostępna na naszej stronie, na stronie Rycerstwa Niepokalanej, dostępna w PDF-ie i dostępna też w naszych kaplicach, także zachęcam. To jest taka dłuższa broszura, ona ma 30-50 stron być może, jak na broszurę o ciszy to w sumie całkiem sporo. Nie wiem, co mógłbym powiedzieć tak w pytaniach i odpowiedziach na temat ciszy. Może odeślę też do ostatniego materiału to, co najważniejsze, w którym mówię o wartości życia kontemplacyjnego. To faktycznie jest w jakiś sposób połączone. Poproszę o kolejne pytanie. Pytanie o lektury. Jak się ma czytanie zwykłej książki, załóżmy kryminału, w celu przyjemnego spędzania czasu, a w której pojawiają się treści erotyczne do moralności? Czy jest to grzech, a jeśli tak, to jaki? No kwestia pewnego wyważenia, to znaczy gdyby to była książka taka wyraźnie nieprzyzwoita, to znaczy taka, która no, bardzo wyraźnie koncentruje się na kwestiach powiedzmy erotycznych, no to wtedy należy ją spalić. A przynajmniej nie czytać. A jeśli jest to zwykła książka, która ma po prostu jakiś wątek miłosny, to nie widzę powodów, żeby się obawiać. To na poziomie takim powiedzmy obiektywnym. Natomiast na poziomie subiektywnym może tak być, że dla kogoś czytanie w ogóle zwykłych książek, które zawierają jakieś wątki miłosne, jest jakąś okazją do pokus. Jeśli dla kogoś tak jest, to faktycznie lepiej niech ich unika, choć wydaje mi się, że to raczej byłby przypadek dosyć wyjątkowy. Z tym paleniem to proszę nie brać za bardzo na poważnie, choć jeśli coś byłoby faktycznie ściśle złego, to jak najbardziej można spalić. Mi się prawie raz w życiu zdarzyło spalić książkę, ale w zupełnie innym. Nie, no ostatecznie się nie udało, bo musiałbym kupić, miałem taki plan, ale rozbiło się o to, że trzeba było kupić benzynę, bo nie chciała się palić tak sama. Ale to była książka z zupełnie innego zakresu, to znaczy, dobrze, że tego nie mówię po niemiecku, bo mogliby być ci współbracia niezadowoleni z tego. To była książka, która trafiła do biblioteki w Zeitzkofen i ówczesny bibliotekarz, ksiądz Hubert, mam nadzieję, że nie będzie miał pretensji, że go tutaj denuncjuję, ją mi oddał, bo wiedział, że ja ją chętnie zniszczę i zanim ją przyjął do biblioteki. To była książka z interpretacjami, powiedzmy, że tak w cudzysłowie, objawień świętej Hildegardy. Taka zupełnie szalona, z wieloma gnostyckimi tezami, na zasadzie na przykład, że ludzka płciowość jest zła i ludzie pierwotnie, przed grzechem pierworodnym byli bezpłciowi i dopiero przez grzech pierworodny wszedł ten podział na świat. To jest taka bardzo stara gnostycka
teza i ona właśnie, to ciekawe, że pojawia się właśnie w takim kontekście, w kontekście jakiegoś komentarza do dzieł świętej Hildegardy. A więc tą książkę faktycznie była ona na tym poziomie szaleństwa, że chcieliśmy ją spalić jeszcze innym seminarzystą, który jest już księdzem i jest teraz w Stanach Zjednoczonych. No ale ostatecznie skończyło się tylko na ceremonialnym jej polowaniu, bo nie mieliśmy możliwości, żeby zakupić benzynę. Proszę o kolejne pytanie. Kiedy po raz pierwszy zetknął się ksiądz z tradycyjną mszą świętą? Całkiem pierwszy raz to było w kaplicy w Lublinie. To były jakieś rekolekcje, chyba wielkopostne rekolekcje. Głosił je ksiądz Karol Sztelin i zaciągnął mnie na te rekolekcje mój starszy brat, który teraz jest kapucynem w Morgon. Proszę o kolejne pytanie. Nigdy nie myślałam, że będę zadawała to pytanie moralne, ale kuzynka mnie ostatnio nieźle zszokowała. Opowiadała o jakiejś koleżance z grupy modlitewnej matek. W skrócie kobietą zostawił mąż, nie mieli dzieci, chociaż długo się starali. Problemy były po jej stronie, a ona bardzo chciała mieć te dzieci, więc zdecydowała się na in vitro z gotowych dzieci, w sensie tych zamrożonych, które ktoś kiedyś stworzył. Kobieta urodziła dwoje nie swoich dzieci i wychowuje je sama. Ta moja kuzynka zachwycona, że to ratowanie dzieci i to takie piękne, a ja jednak jestem mocno sceptyczna, bo podstawą tego działania jest in vitro i zakrawa mi to jednak o egoizm. Dla mnie to nawet nie jest mniejsze zło, ale może przesadzam. To jest bardzo ciekawe, dosyć trudne pytanie i podejrzewam, że jednak dosyć kontrowersyjne. Mieliśmy ten temat w zasadzie dosłownie omawiany na teologii moralnej w seminarium i myślę, że odpowiedź będzie dosyć zaskakująca, a mój śmiech tym razem nie jest komentarzem do tego, co mówię, raczej do tego, co tutaj się dookoła dzieje, bo nagrywanie materiału z taką grupą opiekunek jest swego rodzaju specyficznym doświadczeniem. No właśnie. Dobrze, że kamera jest tylko w jedną stronę. Natomiast temat jest dosyć poważny. A więc wtedy problem tych, bo zacznijmy od tego, że głównym argumentem, dlaczego in vitro jest niemoralne, jest właśnie to, że przy zapłodnieniu in vitro praktycznie koniecznie powstają również ludzie, powstają zarodki, zapłodnione zarodki, powstają ludzie, pełny kod DNA, który rozwija się i zostaje jego rozwój zamrożony. I one zawsze będą powstawały. To jest, jeśli dobrze pamiętam, od 6 do 8, które zawsze powstają, z których zostaje wybrany jeden i później reszta zostaje zahibernowana. Teoretycznie właśnie mogą zostać wykorzystane ponownie, na przykład jeśli pierwsza próba się nie powiodła, ale w praktyce nie jest to nigdy robione, bo ten zahibernowany zarodek już ma mniejsze szanse przeżycia niż taki, który wcześniej nie był zahibernowany. I w praktyce to oznacza, że w takich szpitalach, ze względu na to, że brakuje przeważnie regulacji prawnych, co można z nimi zrobić, a co nie, zwykle po prostu ci ludzie są zamrożeni i zalegają w szpitalach. Pamiętam w filmie pana Brauna o eutanazji, tam i w ogóle o tych, powiedzmy takich, o eugenice no, i wszystkich związanych z tym tematach. Pamiętam, że tam była rozmowa z lekarzem, który właśnie miał w swoim szpitalu, nie pamiętam, czy 1000 tych zamrożonych dzieci, tak należy to powiedzieć. W Polsce one są po prostu zamrażane i jeszcze nic się z nimi nie robi. W Wielkiej Brytanii, jeśli dobrze pamiętam, już podjęto ich po prostu zabijanie, niszczenie tych zarodków. A więc sytuacja jest patowa, to znaczy nie bardzo można coś moralnego z tymi zarodkami zrobić. I nam ksiądz Laroche, nasz teolog moralny, przedstawił to w ten sposób właśnie jako sytuację patową, bo z jednej strony można by te dzieci właśnie rodzić, ale nie bardzo można zmusić kogokolwiek do tego, żeby podejmował taką próbę, zwłaszcza, że szansa przeżycia i prawidłowego rozwoju tych dzieci, które były już poddane hibernacji, jest jednak stosunkowo mała. Natomiast jest to moralnie dopuszczalne, żeby takie dziecko przyjąć.
na pewno nie jest moralnym, aby je zabić. Nie można tak po prostu palić tych zarodków. To są dzieci, to są ludzie, nie można pozbawić ich życia. A więc kwestia tego, że teraz należałoby je pogrzebać, słusznie, jeśli by zmarły, to należałoby je pogrzebać, ale to, że kogoś pogrzebiemy, to nie usprawiedliwia, jeśli go wcześniej zabiliśmy. Więc nie mamy prawa takich dzieci zabijać. Jeśli by faktycznie umarły, to wtedy trzeba je pogrzebać. Natomiast zasadniczo jest to rozwiązanie moralne. Sam fakt przyjęcia i urodzenia takiego dziecka, abstrahując tutaj od tak bardzo konkretnej sytuacji, sytuacji powiedzmy rodzinnej tej osoby, bo to jest, myślę, że kwestia jakby już zupełnie inna, w którą teraz myślę, że nie warto wchodzić. Poproszę o kolejne pytanie. Dlaczego Paweł VI, gdy dowiedział się, że Bunini ma powiązanie z masonerią, nie mógł już odwołać tych szkodliwych reform? Czy nie mógł? Myślę, że mógłby, tylko że trudno jest, jak człowiek za czymś już naprawdę coś zaangażował, całe swoje życie, cały swój autorytet, to była jego wielka reforma. Te reformy posobolowe to były jego, to nie były reformy Buniniego, to były jego reformy, które on prowadził, na które on nadzorował, które on podpisywał. On wierzył, myślę, że w to, że to będzie nowa wiosna Kościoła. Także podejrzewam, że powiedzmy to bardzo mocne podejrzenie, które padło na Buniniego, nie sprawiło, że Paweł VI jakby stwierdził, że faktycznie na pewno te reformy są złe. Myślę, że do końca wierzył, że są one raczej dobre niż złe. Poproszę o kolejne pytanie. Mam pytanie. Otóż dostałem zaproszenie na koncert chóru Akademii Morskiej w Szczecinie, który odbędzie się w Bazylice Mariackiej w Szczecinie. Chór wykonywać ma kolędy i pastorałki. Czy godzi się uczestniczyć w takim koncercie odbywającym się w kościele? Zasadniczo, jeśli są to pieśni pobożne, to nie odradzałbym. Powinien być w przypadku koncertu, gdzie są zapraszani ludzie, wchodzą ludzie i uczestniczą w koncercie, powinien być Najświętszy Sakrament przeniesiony wtedy do bocznej kaplicy, jeśli się znajduje w nawie głównej. Rzadko jest to w praktyce robione. Jeśli miałoby być to zrobione z obecnie obowiązującymi przepisami liturgicznymi, to należałoby to zrobić w ten sposób. A starszych przepisów liturgicznych, co może być trochę zaskakujące, nie ma. Nie regulowano tego prawnie wcześniej. Stare prawo kanoniczne nie regulowało tego, a zdarzały się różnego rodzaju koncerty, raczej koncerty organowe, ale jednak również nie tylko. Tak? Przy czym no, muzyki sakralnej, powiedzmy w tych czasach bardziej nowożytnych, bo faktycznie jeśli chodzi o średniowiecze, to w ogóle praktyka tego, co było w kościele dopuszczalne, a co nie, była trochę inna i niekoniecznie bardziej rygorystyczna. Po części dlatego, że kościoły służyły też jako powiedzmy takie miejsca, bardzo często jedyne w mieście, gdzie można było wszystkich mieszkańców zgromadzić, na przykład ogłosić im jakiś edykt królewski albo coś, co się właśnie wydarzyło, wojna, coś, to takie rzeczy bardzo często też w kościołach po prostu ogłaszano i były traktowane właśnie jako takie punkty zborcze, które właśnie jak taki zbór, gdzieś tam trochę to słowo tutaj pasuje i w których również zajmowano się mniej lub bardziej rzeczami świeckimi. Czasami jakieś posiedzenia, jakichś rad miejskich też mogły się zdarzyć w kościołach i nie zawsze było to coś faktycznie niestosownego. To znaczy jest to kwestia jednak w jakimś stopniu do uregulowania na sposób taki zwyczajowy lub prawny. My tak przeszliśmy od koncertu do średniowiecznych rad miejskich. Może kolejne pytanie. Jakich kontrargumentów użyć w rozmowie z absolwentem teologii, który uważa, że komunia święta na dłoń jest wyższym stopniem szacunku dla ciała Jezusa Chrystusa i lepszą jakością adoracji niż do ust? Myślę, że jeśli ktoś tak twierdzi, to za bardzo argumenty już do niego nie przemówią, bo raczej jest to rzecz, powiedzmy, na poziomie takiego prostego, zdrowego rozsądku, że gdy klękamy przed Panem Jezusem i czujemy się w jakiś sposób niegodni, żeby nad Nim władać, że to wtedy wyraża bardziej szacunek, niż gdy
przyjmujemy Pana Jezusa tak po prostu na rękę, jak wszystko inne. Myślę, że jest to raczej na tym poziomie takim spontanicznym rozpoznawalne. Natomiast jeśli chodzi o poważne argumenty, to myślę, że niedługo, mam nadzieję, że już w te wakacje uda mi się nagrać dłuższy materiał na ten temat. Do tej pory on się nie ukazał, dlatego że ja raczej uważałem temat właśnie za dość oczywisty. Ale widzę, że tych pytań jest jednak sporo i że faktycznie pojawiają się też takie, powiedzmy, poważniejsze, głębsze pytania teologiczne nawiązujące do starożytnej praktyki Kościoła. Jest bardzo dobra książka polskiego teologa, który się tym zajął i mam zamiar ją kiedyś na kanale skomentować. Także tutaj proszę jeszcze o cierpliwość, a tymczasem poproszę o kolejne pytanie. Pod koniec poprzedniego roku wszedłem w posiadanie małej kotki i w niedługim czasie będę musiał podjąć decyzję o jej sterylizacji, kastracji. Czy zlecić zabieg, czy nie? Zadałem pytanie pewnemu kapłanowi i otrzymałem zdawkową odpowiedź mówiącą, że należy zadać sobie pytanie, po co kot jest w mieszkaniu. Ja nie mogę zmieniać. Mówię jeszcze raz. Nie, kontynuuj. Nic ponadto. Nabyłem kota, aby mieć pupila w domu, zwierzę do towarzystwa. Czy kościół przedsoborowy dawał jakieś wytyczne wiernym? Potępiał posiadanie kota jako towarzysza? Człowiek posiada wystarczającą władzę, aby decydować o płodności zwierzęcia? To jest faktycznie dosyć zabawne pytanie. Czy kościół potępiał posiadanie kota jako towarzysza? Tak sobie właśnie wyobrażam papieża zasiadającego na katedrze i uroczyście ogłaszającego. Ktokolwiek posiada kota jako towarzysza, niech będzie wyklęty. Nie przypominam sobie takiej deklaracji uroczystej. A więc jak najbardziej można posiadać kota. I zasadniczo sterylizacja zwierzęcia popada w kompetencje jego właściciela. Myślę, że to w zasadzie wystarczy. Poproszę o kolejne pytanie. Jeśli papież Franciszek w październiku skasuje indulty, a bractwo obłoży ekskomuniką, to czy nadal będzie można spełniać swój niedzielny obowiązek na mszach u bractwa? Ja bym powiedział, że tym bardziej należy spełniać swój obowiązek u bractwa, więc... Myślę, mam nadzieję, że osoby, które spełniają swój obowiązek niedzielny w bractwie, nie spełniają go dlatego, że jakoś tak prawnie wydaje im się, że da się tutaj prześliznąć, tylko dlatego, że podzielają naszą opinię na temat kryzysu Kościoła, czyli uważają, że kryzys jest na tyle poważny, że nowa msza jest na tyle szkodliwa dla wiary, że po prostu trzeba się od niej zdystansować, i że każdy, kto nakazuje w niej uczestnictwo, nadużywa swojego autorytetu, bo po prostu ona długofalowo musi zniszczyć wiarę. Niekoniecznie wszystkich, niekoniecznie każdej jednostki, ale całościowo dla społeczeństwa będzie to katastrofalne i po prostu obowiązkiem katolika jest się od niej zdystansować. I każdy, kto jakakolwiek by to władza nie była, czy kościelna, czy państwowa, która próbuje zabronić tego dostępu do mszy świętej trydenckiej, po prostu do katolickiej mszy świętej, która wyraża katolicką wiarę, nadużywa swojego autorytetu, a więc nie należy i nie można za nią podążać. A więc dla samego bractwa, to w sensie dla kapłanów bractwa, to nie będzie żaden szok, to znaczy my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jakieś, powiedzmy tak, kary się na nas nakłada i to naprawdę pojawiają się czasem takie myśli, co dla mnie jest zaskakujące, w sensie ze strony widzów. A co jeśli właśnie rzucą na księdza ekskomunikę? Ja gdy wstępowałem do bractwa, gdy przyjmowałem święcenia subdiakonatu, ale gdy wstępowałem do seminarium i później do bractwa, przyjmowałem niższe święcenia, to wtedy jeszcze Benedykt XVI nie wydał tego dekretu, w którym stwierdził, że zdejmuje tą ekskomunikę. A więc i tak to jest większość tych naszych księży i myślę, że nikt, mam nadzieję, że nikt, kto wstępuje do seminarium, ma takie podejście, że no teraz wstępuje, bo Benedykt XVI zdjął ekskomunikę. Myślę, że takich, mam nadzieję, że takich od razu się wyrzuca, bo to nie ma sensu. Tak? To znaczy nasze stanowisko jest zupełnie inne. No, nie bazuje na tym, że jakoś tam być może prawnie to się uda prześliznąć, tylko po prostu uważamy, że to jest kwestia obrony wiary, która musi być
prowadzona za wszelką cenę i każdy, kto próbuje starej mszy zakazać, nadużywa swojego autorytetu, co Pius V w swojej bulli Quo Primum powiedział. Myślę, że możemy przejść do kolejnego pytania. Czy można cofnąć beatyfikację i kanonizację? Na przykład gdyby okazało się, że Jan Paweł II albo ktokolwiek inny ogłoszony świętym tuszował pedofilię. To jest dosyć trudne pytanie. To znaczy, w ogóle w przypadku tych kanonizacji, które odbyły się po zmianie procesów kanonizacyjnych, myślę, że tak czy siak przyszłe magisterium Kościoła po prostu będzie musiało się tymi kanonizacjami zająć, czyli jeszcze raz je sprawdzić, ewentualnie wydać dekret, tak, na zasadzie co z nimi robimy, czy uznajemy, czy nie uznajemy, bo po prostu zostały one tak bardzo zmienione, że trudno im przyznać ten sam autorytet, który miały wcześniej, więc przyszłe magisterium będzie musiało sobie z tym jakoś poradzić. Czy jest to możliwe? Nie jest to całkowicie wykluczone, że kanonizacja mogłaby zostać odwołana, chociażby w przypadku tych nowych, dlatego że został zmieniony ten proces, jest to dosyć mocny powód, ale w ogóle nieomylność kanonizacji, pomimo tego, że była uznawana w Kościele za sentencję pewną, to jednak nie jest ściśle rzecz biorąc prawdą wiary, czyli teoretycznie może zostać podważona, a w przypadku właśnie tych współczesnych zamieszań jakby tym bardziej nasuwa się to pytanie, więc nie jest to całkowicie wykluczone, tak bym to powiedział. Poproszę o kolejne pytanie. Jakie są obowiązki rodziców chrzestnych? O, nie spodziewałem się takiego pytania. To jest pytanie takie bardzo katechizmowe, no ale czyli takie bardzo podstawowe, które powiedzmy katolik, który czyta katechizm, powinien znać. Troska o rozwój wiary tego dziecka, wobec którego przyjęliśmy te zobowiązania. Ona w praktyce może wyglądać różnie, zależnie od sytuacji, ale czyli na pewno nie polega to na tym, że trzeba po prostu dać jakiś prezent na pierwszą komunię i później jeszcze przy innych wielkich okazjach. To w ogóle nie o to chodzi. W miarę możliwości należy się bardzo konkretnie troszczyć. Czyli na przykład jeśli widzimy, że to dziecko nie otrzymuje dobrej katechizacji, to należy spróbować różnymi środkami do takiej katechizacji doprowadzić. Być może nawet samemu to dziecko uczyć. Jeśli jest się jakąś bliską rodziną, można zaproponować rodzicom, czy nie chcieliby uczestniczyć w takiej katechezie, czy nie chcieliby. No, to zależy od sytuacji, tak? Czy to czegoś wysłuchać, czy coś jakiś dać prezent, czy faktycznie samemu dosłownie to dziecko tej katechezy uczyć. W każdym razie no, trzeba mieć cały czas w tyle głowy odpowiedzialność za to dziecko i stosownie do sytuacji dbać o to, żeby faktycznie wierzyło, żeby się faktycznie w wierze rozwijało. Oczywiście też cały czas pamiętając o modlitwie w jego intencji. Poproszę o kolejne pytanie. Co Garażowe Towarzystwo sądzi o rasizmie eucharystycznym? Rozumiem, że ten rasizm eucharystyczny jest wyjaśniony później w trakcie dyskusji, prawda? Nie jest wytłumaczony? Tak, jest wytłumaczony. Dobrze, a więc jeśli dobrze pamiętam, chodzi o kwestie komunikantów, które były konsekrowane na nowej mszy, a są udzielane później na starej mszy i to zostaje nazwane na grupie rasizmem eucharystycznym. To znaczy rozumiem, że zgodnie z tą tezą rasistą eucharystycznym jest ten, kto twierdzi, że w jakiś sposób te komunikanty konsekrowane na nowej mszy są gorsze niż te, które są konsekrowane na starej mszy. Faktycznie jest to taka kwestia teologicznie nie do rozstrzygnięcia ostatecznie, dlatego że jeśli dochodzi do ważnej konsekracji, to oczywiście dochodzi do konsekracji i Pan Jezus nie jest mniej obecny w takich komunikantach, tylko jest faktycznie prawdziwie obecny. Jeśli dochodzi do konsekracji, ja myślę, że tutaj w polskich kościołach nie obawiałbym się tego, że jakoś często nie dochodzi. Natomiast pozostaje takie, powiedzmy, pytanie, czy taka kwestia, czy w jakiś sposób Komunia Święta nie jest owocem mszy świętej? No, z całą pewnością jest owocem mszy świętej. A więc ja bym zostawił to pytanie otwarte. Uważam, że teologicznie nie da się tutaj tak z całą pewnością odpowiedzieć
na ile sprawa jest w jakiś sposób istotna. Natomiast jakby wróciłbym jeszcze jeden krok wcześniej i powiedział, że w ogóle nie uczestniczyłbym regularnie w mszy świętej, tam gdzie odprawia się i taką mszę świętą, że jest to najlepsze rozwiązanie, najbezpieczniejsze rozwiązanie. Po prostu, jeśli uważam, że Novus Ordo długofalowo ma konsekwencje podobne do reformacji protestanckiej, czyli niszczy wiarę w najprostsze prawdy wiary, najbardziej podstawowe prawdy wiary, to staram się jak najbardziej zdystansować i tyle. I wtedy nie ma powodów, żeby zadawać te pytania na grupie. Poproszę. Czy są jakieś powszechne opinie teologów, sentencja communis, że nie można się zająć odpoczynkiem albo rozrywką, kiedy jest na przykład w pokoju albo w domu nieposprzątane, albo jest coś niezrobione? No, brzmi poważnie. A więc odpoczynek dopiero wtedy, gdy wszystko jest idealnie. Nie, no to wydaje się być dosyć proste pytanie, w sensie takim roztropność. Taki. Trochę sam fakt, że te pytania się pojawiają, świadczy o takim głębokim zagubieniu, o głębokiej niepewności. I ja polecam, żeby nie szukać odpowiedzi właśnie na takich grupach i nie karmić takich wariatów, którzy nie mają nic innego do roboty, tylko dyskutować o takich rzeczach. Tylko zachęcam do tego, żeby czytać katechizm. I myślę, że jak człowiek przeczytał katechizm, to będzie wiedział, że po prostu to jest kwestia roztropności i wyważenia moich sił, tego, co jest do zrobienia, no i takiego po prostu odpowiedniego wybrania tej ścieżki. Poproszę o kolejne pytanie. Jeżeli oglądamy film i natkniemy się na scenę zbliżenia dwóch osób, co powinniśmy zrobić? Rzucić czymś w telewizor. Albo wyrzucić telewizor. Proponuję. A więc zasadniczo, no znowu to jest trochę takie pytanie w stylu tych poprzednich i takie powiedzmy bardzo, bardzo katechetyczne. To znaczy nie należy szukać jakiejś zmysłowej przyjemności, czy to w obrazach, czy w wyobrażeniach, czy w tekstach, o czym była mowa wcześniej. A więc jeśli jest jakaś krótka scena erotyczna, to najlepiej ją po prostu zignorować. Jeśli natomiast jest to film, w którym nie jest tylko krótka scena erotyczna, tylko cały film jest w tym stylu, no to wtedy najlepiej go nie oglądać. Nie ma potrzeby od razu wyrzucać telewizora, choć można, nie mam nic przeciwko zasadniczo, ale lepiej po prostu nie oglądać. Może to być zresztą oczywiście ścisły obowiązek sumienia, jeśli jest to już bliższa okazja do grzechu, to znaczy jeśli mamy do czynienia z filmem, który po prostu tym się zajmuje, bazuje na tych najniższych instynktach i zasadniczo jego treścią jest to, żeby te instynkty karmić, no to oczywiście należy go traktować jako bliższą okazję do grzechu i w ogóle go nie oglądać, ale to nie dotyczy jakichś tam zwykłych filmów, nie wiem, z Jamesem Bondem, chociaż niektóre pewnie nie zachęcam. W sensie niektóre są dobre, ale może nie będę tutaj wchodził za bardzo w szczegóły, czyli nie wszystkie i pewnie część jest dosyć nieprzyzwoita. Widzę, że tutaj opiekunki mają zastrzeżenia wobec niektórych filmów z Jamesem Bondem, ale na pewno nie wszystkie. W sensie wiem na pewno o jednym, który jest całkiem przyzwoity, albo prawie całkiem. Czy katolik ma obowiązek brać udział w wyborach? Co zrobić, gdy ani jedna partia nie ma programu w 100% katolickiego? Głosować na mniejsze zło, czy oddać głos nieważny? Przypomnę, że w 1946 roku polscy biskupi, powołując się na nauczanie m.in. Piusa X, stwierdzili w orędziu episkopatu, że udział w wyborach jest obowiązkiem katolika. To jest takie pytanie już w pewnym stopniu tendencyjne jednak, skoro ktoś przypomina, że biskupi już odpowiedzieli sobie na to pytanie, czyli tak naprawdę prosi tylko o potwierdzenie, ale sprawa jest w sumie dobra i ważna, żeby o tym mówić. Więc pamiętajmy, że gdy mówimy o zasadzie, że katolik nie może czynić mniejszego zła, to mówimy o konkretnym uczynku, który jest grzechem.
Katolik nie może wybrać mniejszego zła, czyli jeśli mam wybór zastrzelić jedną niewinną osobę czy dwie niewinne osoby, to nie wolno mi zastrzelić ani jednej, ani dwóch niewinnych osób. Nie mogę wybrać tego mniejszego zła. Chodzi o konkretnie o to, co ja robię. To jest mój czyn. Tak? Natomiast gdy mówimy o wyborach, to nie jest tak, że ja robię coś, co będzie od razu, tak po prostu, prostym aktem moralnym albo niemoralnym. Ja wybieram kogoś, kto zadeklarował, że będzie robił coś. Tak? Czyli tutaj mamy do czynienia już z jakby z kolejnym dwoma poziomami. No i staram się wybierać taką osobę, która zadeklarowała rzeczy, które są najbardziej moralne i które są najlepsze dla państwa. I jak najbardziej to jest moralne, żeby wybierać tą osobę, która moim zdaniem, tą partię, która moim zdaniem najbardziej zbliża się najbardziej do tego, co jest dobre. Jeśli bym uważał, że faktycznie żadna z nich nie przekroczyła takiego progu akceptowalności, to można wtedy rozważyć w ogóle niegłosowanie, ale jednak mimo wszystko nawet wtedy jakby wystawiam w jakiś sposób kraj na niebezpieczeństwo, że zagłosują tylko ci, którzy chcą zagłosować jak najbardziej zupełnie gdzieś tam w drugą stronę. A więc tak, raczej należy głosować i wybierać właśnie to, co wydaje nam się najbliższe dobru, a nie w sensie wyboru mniejszego zła. Chociaż jeśli chcemy używać tego pojęcia, to pamiętając, że to jest pojęcie analogiczne. To nie jest to samo, gdy mówimy o tym, że nie mamy prawa popełnić nawet małego, nawet grzechu powszedniego, świadomie i dobrowolnie. Jeśli mam wybór pomiędzy jednym grzechem a drugim, to wolę nie wybierać wcale, to tak trochę parafrazując Sapkowskiego. Mamy już prawie 40 minut, jak wytniemy wszystkie śmiechy. Także myślę, że to dobry moment na zakończenie. Opiekunki chcą zadać jeszcze jakieś pytanie, ale to ostatnie pytanie. Dwa ostatnie pytania. Dobra, dwa ostatnie pytania. Słucham. Czy do kaplicy Bractwa wypada przejść w upalne dni bez rajstopi w sandałach, lecz w długiej spódnicy i w żakiecie? Czy jednak to się nie godzi? Tak jak mówiłem, na konkretne pytania modowe nie będę odpowiadał. Proszę o kolejne pytanie. Co ksiądz uważa o zniesieniu obowiązku szkolnego? Czy byłoby to dobre wyjście? Myślę, że nie. To znaczy jednak sam fakt istnienia tego obowiązku w dużej mierze zlikwidował analfabetyzm, także jednak nie wracałbym do tego stanu wcześniejszego. A więc tak jak obiecałem, dwa pytania, trzy pytania, dobra. Czy tak zwane kombinowanie Polaków jest zgodne z moralnością? Tak, ale nie zawsze. Kiedy nie jest zgodne z moralnością, no wtedy, gdy łamiemy w ten sposób jakieś przekazanie, tak? Czyli jeśli faktycznie dopuszczamy się jakiegoś kłamstwa, no to będzie to grzechem, jeśli będzie to jakieś oszustwo, w sensie na przykład tak, ktoś zostanie w ten sposób poszkodowany, no to będzie to grzechem, a więc jest to prosta sprawa, znaczy teoretycznie prosta, tam gdzie przykazania są złamane, tam jest grzech, tam gdzie nie są, tam nie ma grzechu. I co, jest jeszcze jakieś jedno ważne pytanie? Jak jest modowe, to nie. Nie jest modowa, ale jest ciekawa. Czy skóra na kolanach osób duchownych jest twardsza niż pięty Wojciecha Cejrowskiego? Myślę, że to zależy. Myślę, że to zależy. A więc tych kapłanów, którzy faktycznie dużo klęczą, to faktycznie bez wątpienia. Kiedyś się mówiło, to faktycznie dosłownie usłyszałem od jakiegoś lekarza, że schorzenie kolan. To był któryś z naszych księży, który miał właśnie problemy z kolanami i był lekarzem. I ten lekarz, stary lekarz powiedział, że właśnie kiedyś to było typowe schorzenie księży i tych, którzy kładą płytki na podłogach. To były dwie grupy zawodowe, które się do niego zgłaszały, ale słyszałem, że teraz najczęstsze schorzenie księży to są schorzenia gardła. To też wskazuje na pewną zmianę w położeniu akcentów. I myślę, że to jest dobry akcent do zakończenia naszej dyskusji, naszej rozmowy. A więc dziękuję opiekunkom za pomoc w tych naszych pytaniach i odpowiedziach.
I wszystkim obecnym dziękuję za udział. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Co, nie będzie muzyczki z Sommeliady? To nie to.